Homilia Orygenesa, kapłana do Księgi Rodzaju. Abraham wziął drwa potrzebne do całopalenia, włożył je na swego syna Izaaka, zabrał ogień i nóż, po czym obaj wyruszyli w drogę. Izaak, który niesie drzewo na całopalenie, jest figurą Chrystusa, który także niesie swój krzyż. Niesienie drzewa było obowiązkiem kapłanów. Chrystus jest zarazem kapłanem i ofiarą. Do tego właśnie nawiązują dalsze słowa, po czym obaj wyruszyli w drogę. Kiedy bowiem Abraham niósł ogień i nóż dla złożenia ofiary, Izaak szedł nie za nim, lecz wraz z nim, aby widocznym było, iż na równi z Ojcem dzieli kapłański urząd. I cóż dzieje się dalej? Izaak, mówi pismo, Zapytał Abrahama, swego ojca. Ojcze, odezwanie się syna w takiej chwili jest głosem pokusy. Czy wyobrażasz sobie, jak bardzo głos przeznaczonego na ofiarę syna, poruszył ojcowskie serce? To też Abraham, mimo swej nieugiętości w wierze, odpowiedział z dostrzegalnym wzruszeniem w głosie: Cóż takiego, synu? On zaś oto ogień i drwa. Lecz gdzie baranek na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie baranka na całopalenie, synu mój. Zdumiewa mnie tak trafna i roztropna odpowiedź Abrahama. Nie wiem, co takiego oglądał w duchu, albowiem o przyszłości mówił. Bóg upatrzy sobie baranka, nie o teraźniejszości. Tak więc synowi, który pytał o to, co ma nastąpić teraz, Odpowiedział, wskazując na to, co nastąpi później. Bo rzeczywiście Pan upatrzył sobie baranka w Chrystusie. Abraham wyciągnął rękę, by wziąć nóż i zabić swego syna. Wtedy zawołał na niego anioł pana z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. Odpowiedział: Oto jestem. Powiedział mu anioł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz bowiem poznałem, że boisz się Boga. Porównajmy te słowa z wypowiedzią apostoła o Bogu. On nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Zobacz, z jak wspaniałą hojnością Bóg współzawodniczy z ludźmi. Abraham zaofiarował Bogu śmiertelnego syna, który i tak nie miał umrzeć. Bóg zaś wydał na śmierć za wszystkich ludzi, Nieśmiertelnego swego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, zobaczył baranka uwikłanego rogami w zaroślach. Stwierdziliśmy wcześniej, iż Izaak był figurą Chrystusa. Wydaje się jednak, iż figurą Chrystusa jest także ów baranek. Warto zastanowić się, dlaczego zarówno Izaak, który nie został zabity, jak i baranek. Który został zabity, odnoszą się na równi do Chrystusa. Chrystus jest Słowem Boga, ale Słowo stało się ciałem. Chrystus więc cierpi rzeczywiście, ale w ciele, umiera, ale w ciele, którego figurą jest baranek, jak to stwierdzał święty Jan. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Słowo zaś, którym jest Chrystus według Ducha, pozostaje niezniszczalne. Jego obrazem jest Izaak. Z tego też powodu Chrystus jest równocześnie ofiarą i arcykapłanem, albowiem według Ducha składa Ojcu ofiarę, według zaś ciała sam się ofiaruje na ołtarzu krzyża.